Pytanie pierwsze to, czy nieświadoma dusza ma szansę? To jest bardzo dobre pytanie i jest na nie bardzo prosta odpowiedź. Świadomość duszy nie jest konieczna do tego, aby była ona A bezpieczna, a B, żeby posiadała jakąś szansę. Bo oczywiście samo pytanie jest niezbyt precyzyjne, bo szanse na co? Szanse na wyjście z zamkniętej przestrzeni rządzącej się prawami materialnymi, tego co po niektórzy określają Matrixem, jeszcze inni hologramem, ja określam symulakrum, pudełkiem albo kuferkiem. Cóż, zasadniczo szanse ma każdy z nas. I nie ma takich dusz, które nie mają szansy, bo wszystkie możliwości są na stole w momencie, kiedy doświadczacie i przeżywacie w przestrzeni świata materialnego. Natomiast nieświadoma dusza czasami ma nawet większe możliwości, bo biorąc pod uwagę niektóre tradycje religijne, sztuką do tego, aby ten świat doświadczać lepiej i móc się z nim nie związać, jest właśnie brak świadomości i odrzucenie świadomości. Oczywiście zakładam, że świadomość, tutaj nieświadomość, jest ujmowana jako nieświadomość zagadnień duchowych albo brak świadomości o tym, że świat, który znamy, jest pozorny, że jego aspekty są inne niż w rzeczywistości nam się jawią, że pojawiają się w nim sprzeczne informacje, no i że to, co widzimy, nie jest w swojej naturze, prawdziwej naturze, takim, jakiemu się na co dzień przyglądamy w warstwie świata materialnego. Natomiast jeżeli chodzi o istoty przeżywające jakąś, czy osoby przeżywające jakąkolwiek swoją duchowość z poziomu duszy, która nie wymaga od nich bezpośredniego zorientowania o naturze konstrukcji, jaką jest to cudzysłowowo ten cudzysłowiowy kufereczek czy symulakrum, to świadomość życia w symulakrum wbrew pozorom nie jest warunkiem do tego, ażeby czy je naturalnie opuścić, czy żeby podejmować decyzję o tym, z jakim znajdziemy się stanie. Zasadniczo, i to jest być może zaskoczeniem dla części z Was, osoba podejmując decyzję w swoim życiu, wybierając odpowiednie kontakty, odpowiednie styczności, podejmując, doświadczając przeróżnych doświadczeń, i to podkreślmy, nie tylko tych dobrych, ale i tych ciężkich i trudnych, ta osoba zbiera cały czas wiedzę płynącą z tych doświadczeń, wiedzę o czym, wiedzę o sobie. I to jest właśnie to, co tutaj dusza kolekcjonuje. I każde takie przeżycie, każde przeżyte życie tutaj jest pulą wiedzy zbieranej, gromadzonej przez duszę, która paradoksalnie, co może dla niektórych z Was nie być tak oczywiste, jest dla nas cały czas dostępna. Po prostu nie zawsze z niej korzystamy i nie zawsze jesteśmy świadomi, że ta wiedza w nas jest. Ale często przychodzi do nas w najmniej spodziewanym momencie, a kiedy jej potrzebujemy. Czasami też wtedy, kiedy jej nie potrzebujemy. Natomiast to, co chciałem przekazać, to fakt, że oczywiście pod wieloma względami osoby, które mają większą świadomość swojej duchowości, ukierunkowują tą duchowość, poszukują, mają dużo większe i dużo prostsze możliwości wpływania na to, co się stanie i jak potoczą się ich losy dalej, jakie drogi wybiorą, czy wewnątrz przestrzeni materialnej, czyli symulakrum oraz poszczególnych warstw i wymiarów pudełka, czy poza nim. I jeżeli poza nim, to czy jako indywidualny, odrębny byt, czy rozpuszczając się w zupełności, zanurzając się w źródle. Wszystkie te aspekty są oczywiście łatwiejsze dla osoby, która rozwija się duchowo i poszukuje. To nie ulega wątpliwości. Natomiast nie wyklucza to wcale faktu, że osoba, która może nie poszukiwać odpowiedzi w taki sposób, jak co po niektórzy zażarci i gorliwi badacze, nie musi przeżywać jakichś bardzo intensywnych kryzysów, czy zbierać wszelkiej możliwej wiedzy,
może doświadczać duchowość sama w ciszy swojego wnętrza i w swoim własnym spokoju, może nawet doświadczać tej duchowości w obrębie jakiejś jednej znanej, określonej religii, która to religia zapewnia jej elementy wiedzy, ale przede wszystkim komfort i spokój doświadczania. To znaczy, religia w tym wypadku spełnia tą podstawową funkcję, którą jest zapewnienie charakterystycznego, specyficznego spokoju i drogowskazu. Oczywiście nie mówimy tu o osobach, które kierują się ślepo nakazami swojej religii, bezkrytycznie, nie zerkając czy nie zastanawiając się nad treścią tego, co jest jej przekazywane. Ale mówimy tutaj raczej o przypadkach osób, które po prostu głęboko wewnętrznie doświadczają duchowość. I ta duchowość ma różne formy. Czasem to będzie duchowość zachwytu czystą i piękną naturą wokół nas, wspaniałością stworzenia i kreacji. I bycie wyznawcą jakiejś religii czy wiara w jakieś określone, opisane bóstwo, czy nawet brak tej wiary, czyli powiedzmy jakieś formy ateizmu, czy wszelkiego rodzaju, powiedzmy, proste rytuały codzienne dokonywane przez tą osobę, wcale nie oznaczają, że ta osoba nie ma szans doświadczać głębokiej duchowości, pełnej duchowości, takie jak osoby, które poszukują. Nie, to by było, powiedzmy sobie szczerze, aroganckie i prostolinijne myślenie z naszej strony. W rozumieniu takim, że taka osoba też przeżywa duchowość i ona nie jest gorsza od naszej duchowości. Oczywiście dla niektórych te doświadczenia i tak jak i praktyki są bardzo płytkie, tak? No i wtedy nie mówimy nawet o nieświadomej duszy, co trochę takiej zamotanej duszy, tak? Zamotanej w codzienności, w zagadnieniach i problemach dnia codziennego, która się skupia tylko i wyłącznie na aspektach wydarzeń w telewizorku i innych źródłach informacji. Natomiast chodzi mi tutaj o to, żebyście zrozumieli, że nawet dusza, która nie poszukuje świadomie, czyli nieświadoma na przykład elementów natury, konstrukcji rzeczywistości, czy nie poszukująca odpowiedzi na to, czy świat jest płaski, czy może jest okrągły, a może kwadratowy, pętelkowy, w kształcie pączka lub wielu, wielu innych, nawet taka osoba na co dzień może przeżywać bardzo głęboką duchowość, czasami głębszą duchowość niż ci, którzy poszukują i sprowadzają to tak naprawdę do pewnych śmiesznostek lub też do głębokiej arogancji. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że człowiek taki, wychodząc chociażby z domu, a przeżywając i ciesząc się kreacją, przejawami natury, może przeżywać dokładnie tą samą duchowość, co osoba, która wyjdzie i doświadcza tej natury i wiąże ją z siłami natury, z kultem Matki Ziemi, czy też bogiń, wielkiej bogini, czy chociażby elementów przyrody i żywiołów. Wszystkie te aspekty wskazują, że nie trzeba być kompletnie świadomym wszystkich rzeczy i posiadać wszelkiej wiedzy na temat otoczenia, a mimo to mieć takie same szanse jak ci, którzy posiadają tą wiedzę. Jaka jest różnica? Stricte polegająca na świadomości lub braku świadomości doświadczenia i formie przeżywania. Jeśli ktoś lekceważy te momenty, krótkie momenty, kiedy przeżywa niesamowite piękno, doświadczenie ogromu i wspaniałości rzeczy, które przeżywa i doświadcza, wielkiej wartości, które one za sobą niosą, czy nie potrafi docenić nauk, które sama mogłaby wyciągnąć z pewnych doświadczeń w swoim lub cudzym życiu, wówczas tak naprawdę z taką zbłąkaną duszą w rozumieniu żywej duszy przeżywającej tutaj doświadczenie mówimy wtedy, kiedy ktoś zapomina kompletnie o tym, że jest coś więcej na tym świecie niż tylko to, co trzyma w rękach materialnie, czy tutaj jest coś więcej niż
ilość cyferek na koncie, nasza kolejna wypłata, nadchodzące rachunki, czy chociażby równie ważne zagadnienie, czyli rzeczy, które się dzieją i zaprzątają naszą uwagę. Kiedy przestajemy zwracać uwagę na podstawowe elementy tego świata, który nas otacza, no wówczas rzeczywiście sami się pozbawiamy szans na przeżywanie tego, po co my tu jesteśmy, czyli przeżywanie swojego doznania tej rzeczywistości i wyciągania wniosków oraz wiedzy z doświadczeń, które przeżywamy. Tak więc odpowiadając raz jeszcze i zamykając ten wywód, czy nieświadoma dusza ma szansę? Tak, dokładnie takie same szanse jak dusza, która jest lub której zdaje się, że jest już świadoma, albo która świadomie poszukuje i rozwija swoją duchowość. A mimo to obie te dusze mają dokładnie te same możliwości i te same szanse. Wszystko zależy od indywidualnej jednostki i jej przeżywania. Jeżeli docenia ona to, w czym żyje i w tym to, w co doświadcza, jeżeli na przykład również silnie potrafi odczuć pewne przejawy tej rzeczywistości, czytaj, zbiera doświadczenia kontaktu z tą rzeczywistością, wówczas nie ma co robić tutaj sztucznej granicy.